Ponad 400 interpelacji poselskich, 60 wystąpień na posiedzeniach Sejmu, ponad 7,5 tysiąca głosowań i 160 dyżurów poselskich. Tak w ogromnym skrócie wygląda aktywność Krystyny Sibińskiej w obecnej kadencji Sejmu. Na konferencji prasowej posłanka Platformy Obywatelskiej przedstawiła sprawozdanie z ostatnich 4 lat. To pierwsza kadencja, kiedy poseł Krystyna Sibińska zasiada w klubie opozycyjnym, będąc jedną z jego wiceprzewodniczących. Ponieważ mamy taki układ, że jestem w tej chwili posłem z ugrupowania, które jest w opozycji do frakcji rządzącej. W związku z tym moja aktywność poselska w dużej mierze też skupiła się na interpelacjach i zapytaniach poselskich, bo to jest jedno z narzędzi, które możemy wykorzystywać, że tak powiem. Nikt nam tutaj nie ogranicza tej naszej swobody ani wypowiedzi, ani pisania. Gorzej jest z odpowiedziami, które otrzymujemy, bo często one są lakoniczne. Koordynowałam dyżury posłów w czasie słynnego protestu w Sejmie, wtedy kiedy spędziliśmy w Sejmie 20 kilka dni. Związane to było ze złamaniem regulaminu przez marszałka Kuchcińskiego, głosowaniem w sali kolumnowej. Myślę, że złamaniem wszelkich zasad parlamentaryzmu. W trakcie mijającej kadencji Krystyna Sibińska zajmowała się m.in. kwestią legalności liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych, remontem estakady i elektryfikacją linii kolejowej 203, dofinansowaniem odbudowy gorzowskiej katedry czy opłatami za parkowanie w soboty. Większość tych interpelacji, zapytań poselskich to jest efekt też rozmów i interwencji wielu mieszkańców albo przedstawicieli różnych instytucji. Tutaj też miałam takie zapytanie. Dotychczasowe jubileuszówki, czyli osoby, które pracują, przyznawano maksymalnie dla osób, które miały 45-letni staż pracy, ale mamy taką świadomość, że niektórzy pracują dużo dłużej i na przykład pojawiły się takie osoby, które pracują już więcej niż 45 lat i tak naprawdę też wypadałoby uhonorować ich pracę. Póki co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało, że nie ma potrzeby regulowania tej sprawy, że może to być uzależnione od pracodawcy. Ja uważam, że powinniśmy takie osoby doceniać, które pracują dłużej i będę to poruszała w dalszym ciągu. Poseł Krystyna Sibińska zapowiedziała, że sprawozdanie z jej działalności w Sejmie trafi do mieszkańców w formie papierowej, a także elektronicznej.